Temat lekcji: tektonika płyt litosfery. Dzisiaj bardzo ważna lekcja tłumacząca ruch płyt tektonicznych. Będę zwracać uwagę dzisiaj na płyty tektoniczne, później opowiem Wam, co w wyniku ruchu płyt powstaje i nazwę granicy płyt tektonicznych. Wszystko wyjaśni Wam się z biegiem lekcji. Proszę zatrzymać film i przepisać cele lekcji. No to zaczynamy od płyt tektonicznych. Gdybyśmy byli w klasie, to popracowalibyśmy teraz z mapą. Mimo wszystko spróbuję Was o to poprosić. W punkcie pierwszym płyty tektoniczne chciałabym, żebyście potrafili nazwać płyty tektoniczne zaznaczone na mapie. W opisie tego filmu znajduje się link do strony szkoły, gdzie dokładnie taką mapę można wydrukować. Jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić, dobrze, żebyś po kolei po prostu wypisał nazwy płyt tektonicznych. Mapa z płytami tektonicznymi jest oczywiście dostępna w podręczniku. Bez problemu znajdziesz ją także w internecie. Niektóre płyty tektoniczne będą miały nazwy bardzo proste do zapamiętania. Wiążą się one z kontynentami, jak na przykład, może zdradzę, dziesiątka to płyta afrykańska. Inne płyty będą miały nazwy nieco trudniejsze, ale nie ma ich aż tak dużo. Proszę koniecznie w tym punkcie pierwszym wykonać zadanie. Możesz to zrobić teraz, zatrzymując film. No jak wiemy już, jak zlokalizowane są płyty, to zacznijmy opowiadać, co się dzieje, kiedy ruch płyt się rozpoczyna. Badania dna oceanicznego były prowadzone od lat 40. XX wieku i właśnie doprowadziły do powstania teorii tektoniki płyt litosfery, którą teraz spróbuję Wam wyjaśnić. Spróbuję Wam teraz narysować teorię tektoniki płyt litosfery, bo wydaje mi się, że wszystko, co narysujemy sami, lepiej zapamiętujemy. No to zaczynamy. Przypominam Wam, że nasza skorupa ziemska w górnej warstwie zbudowana jest z następujących warstw. Mam litosferę i to była ta bardzo ważna warstwa, która właśnie tworzyła płyty tektoniczne, zaś pod litosferą leży półplastyczna astenosfera. W astenosferze mówiliśmy o tym w budowie wnętrza Ziemi, że występują prądy konwekcyjne. I te prądy konwekcyjne, przepływy gorącej materii w momencie, kiedy uderzą na takie miejsce, gdzie płyta tektoniczna spotyka się z płytą i jest połączona, będzie się tutaj wpychać. Prądy konwekcyjne będą się wpychać. Co zrobią w konsekwencji? W konsekwencji przebiją się i w taką szczelinę wejdą do środka. Skoro tu będą się wpychać pokłady, które będą wypływać z astenosfery, w ten sposób płyty zaczną się od siebie odsuwać. Zaś na powierzchni będą budowały się grzbiety. I teraz jeszcze raz podpiszę numerami, co tu jest dla nas ważne. Numer 1. To prądy konwekcyjne. Numer 2, ta szczelina, która się tu tworzy, to jest dolina ryftowa. I trójeczka, grzbiety śródoceaniczne, usypane ze skał wydobywających się z astenosfery. To całe miejsce, które narysowałam w tym miejscu, będzie nosiło nazwę spreading. I będzie to takie miejsce, gdzie płyty tektoniczne odsuwają się od siebie.
Skoro w tym miejscu płyty odsuwają się od siebie, to gdzieś dalej, kiedy znowu będzie połączone dwie kolejne płyty, będzie płyta tektoniczna wsuwać się pod inną płytę tektoniczną. W wyniku tego wpychania się płyty pod płytę, a najczęściej to płyta oceaniczna wepchnie się pod płytę kontynentalną, powstanie zagłębienie i to zagłębienie w tym miejscu będzie nazywało się rowem oceanicznym. Rów oceaniczny. W tym miejscu też przerwie się płyta, bo wysokie ciśnienie i temperatura spowodują fałdowanie warstw i takie warstwy w postaci gór, o czym jeszcze będę mówić, przebiją się, a taką specyficzną, charakterystyczną górą, która w tym miejscu powstanie, będzie wulkan. I właśnie w miejscu, gdzie płyta tektoniczna wpycha się pod płytę, będą te wulkany powstawać najczęściej. To miejsce, które narysowałam teraz, nazywa się subdukcja. I jest to miejsce, gdzie płyta tektoniczna wchodzi pod płytę tektoniczną. Subdukcja. Powtarzam jeszcze raz numery, które tutaj zaznaczyłam. 1 prądy konwekcyjne, 2 dolina ryftowa, 3 grzbiet śródoceaniczny, 4 rów tektoniczny i 5 góry i wulkany. Porównajmy sobie teraz to, czego się nauczyliśmy, z kolorowym rysunkiem. Tutaj na maturę trzeba się przygotować na najróżniejsze schematy, które będą przedstawiać nam te procesy. Czyli jeszcze raz, zobaczcie. Prądy konwekcyjne z astenosfery, płyty się rozchodzą, mam ryft i grzbiet oceaniczny. W innym miejscu płyta suwa się pod płytę i jest to strefa subdukcji, powstaje rów i wulkan. Wszystko właściwie po tych słowach kluczowych jesteście rozpoznać, więc kiedy dostaniecie taki rysunek i trzeba rozpoznać, co to za strefa, widzę, że płyta wsuwa się pod płytę, podpisuję, że jest to strefa subdukcji. I teraz jeszcze jedną rzecz muszę dopowiedzieć. Poproszę o zapisanie punktu 3. Rodzaje granic płyt litosfery. Nauczyłam Was o 2 sytuacjach, które między płytami tektonicznymi mogą zachodzić. Sytuacja pierwsza, płyty rozchodzą się. Bardzo słusznie powinniście powiedzieć, że w związku z tym jest to spreading i zgadza się. Takie miejsce, gdzie występuje spreading i dokładnie tą granicę będziemy nazywać granicą rozbieżną. Dobrze, żebyście tu zapisali myślnik pierwszy, granica rozbieżna i można takimi symbolicznymi strzałkami zaznaczoną tu doliną ryftową sobie tą granicę narysować. Pod punkt B drugą sytuację też już znamy. Płyta wchodzi pod płytę, strzałki skierowane do siebie. Jest to miejsce subdukcji i taką granicę nazywamy granicą zbieżną, bo płyty biegną do siebie. No i teraz właśnie mam jeszcze trzeci rodzaj granicy pod punkt C i będą to granice transformujące. Granice transformujące. I tu należy zapisać, płyty litosfery poruszają się równolegle do siebie. I zobaczmy, jak poradzimy sobie teraz, przyswajając tą wiedzę, z zadaniami maturalnymi. Rozpoznaj granice płyt litosfery przedstawione na rysunkach. Podaj ich nazwy oraz przykłady płyt.
Nazwa granicy. Płyta wsuwa się pod płytę, więc jest to granica zbieżna. Tu płyta rozchodzi się, więc jest to granica rozbieżna. Przykłady płyt. No, wystarczy, że zajrzycie do podręcznika, tam te granice macie podpisane. No i teraz właśnie idę do tych granic, żebyśmy troszeczkę przyjrzeli się, w jakich miejscach na świecie mamy właśnie te granice zbieżne, a gdzie te granice rozbieżne. Tam, gdzie płyty odsuwają się od siebie, będą powstawać ryfty i grzbiety oceaniczne, mamy zatem tutaj kreskę podwójną. I to będą właśnie miejsca z literką A i C. W tym miejscu, zobaczcie, w ryfcie powstają obok niego grzbiety śródoceaniczne. Akurat na Oceanie Atlantyckim są one tak wysokie, że chwilami wynurzają się ponad powierzchnię oceanu i na przykład wyspa Islandia ma dokładnie takie pochodzenie. Drugi typ granicy, czyli granice zbieżne w strefach subdukcji, występują na przykład przy płycie południowoamerykańskiej albo przy płycie filipińskiej. I w tym miejscu, gdzie są strefy subdukcji, zobaczcie na mapie w podręczniku, macie zaznaczone trójkątami wulkany. I to są miejsca, gdzie będą zachodzić intensywne zjawiska wulkaniczne i trzęsienia ziemi. O tym jeszcze więcej Wam powiem na lekcjach właśnie o tych zjawiskach. No i te trzecie granice, te granice, które nazywamy transformującymi, tam, gdzie też będą trzęsienia ziemi występować, ich jest na świecie zdecydowanie najmniej i na tej mapie nie zostały one w taki wyraźny sposób zaznaczone. Odsyłam Was do podręcznika. Tam popatrzcie, jak będę pokazywać, ale zerknijcie do książki, na przykład wokół płyty Scotia lub przy płycie karaibskiej. Można obejrzeć te granice transformujące. Odsyłam Was także w podręczniku do ciekawostki na fioletowym tle, gdzie możecie zobaczyć największy uskok, jaki powstał właśnie w obrębie tej granicy. Widać go gołym okiem i na zdjęciach lotniczych. Zapraszam na obejrzenie filmu, który podsumuje dzisiejszą lekcję. Litosfera Ziemi podzielona jest na oddzielne, poruszające się względem siebie płyty. Granicami płyt są strefy rozrostu, strefy subdukcji i uskoki transformujące. Strefy rozrostu to miejsca, w których płyty odsuwają się od siebie. Strefy te położone są na grzbietach oceanicznych. Gorąca materia z głębi płaszcza wciska się tam pomiędzy płyty i stygnąc przyrasta do rozsuwających się płyt. Ruch płyt do siebie ma miejsce w strefach subdukcji. Tam jedna płyta zagina się i zagłębia w płaszczu. Nazywamy ją płytą dolną. Druga płyta to płyta górna. W strefie subdukcji występuje rów oceaniczny, któremu towarzyszy łuk wysp wulkanicznych lub łańcuch górski. Płyty przesuwają się równolegle obok siebie wzdłuż uskoków transformujących. Uskoki transformujące mogą łączyć ze sobą dwie strefy rozrostu, dwie strefy subdukcji lub strefę rozrostu ze strefą subdukcji. Spróbujmy wykonać część zadań z tego tematu. Poproszę karty pracy najpierw na stronę 116. Wykonamy zadanie siódme. Na ilustracji przedstawiono strefę, w której zachodzi jeden z procesów charakterystycznych dla płyt litosfery. Popatrzcie na schemat i czy po dzisiejszej lekcji trudno jest Wam odpowiedzieć na pytanie. Podaj nazwę strefy przedstawionej na ilustracji. Jest to oczywiście strefa subdukcji. I zadanie 10, strona 118. Na poniższej mapie przedstawiono płytę południowoamerykańską i oznaczono niektóre granice. Przyporządkuj wymienionym niżej typom granic numery, którym oznaczono je na mapie.
granica rozbieżna, tam gdzie płyty się rozchodzą, powstają grzbiety, pokazywałam, to będzie trójka. Granica zbieżna, płyta pod płytę, subdukcja, jedynka. I granica transformująca, blisko płyty Scotia, dwójka. Zadanie 11. Myślę, że nie sprawi Wam problemu. Spróbujcie wykonać sami. Do maturalnego słowniczka z dzisiejszej lekcji. Strefa subdukcji i spreadingu. Wszystko, co możliwe o tej strefie. Wyjaśnianie ruchów płyt, rozpoznawanie form i rysunki. Bardzo ważne do matury. Dziękuję.